Chcemy przypomnieć o tym, jak wyglądał plan Tuska i Merkel wpuszczania nielegalnych imigrantów masowo do Polski, o czym potwierdzała w swoich słowach pani premier Kopacz, pan rzecznik ówczesny Tomczyk, pan Rafał Trzaskowski, który pracował wtedy w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Oni wszyscy o tym wiedzą. Chcemy przypomnieć o stosunku do Rosji. Chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem. Jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Szanowni Państwo, te wybory i stawka tych wyborów jest ogromna. Ogromna jest również stawka referendum. Zobaczcie, właśnie wchodzi na ekrany kin film pani Agnieszki Holland. Film, który jest moim zdaniem przygotowaniem do demontażu muru zapory na granicą. Film, który szkaluje polski mundur. Z tym filmem oni wychodzą za granicę. Salony trzeciej RP popierające Platformę Obywatelską, wielu członków Platformy Obywatelskiej, a w tym filmie jest de facto zapowiedź demontażu muru na granicy z Białorusią. To przecież pierwsze pytanie, czy jedno z czterech pytań naszego referendum.